ponieważ jest to duży projekt z udziałem środków unijnych, które BDO jest przewidziane po 7 dniach od ogłoszenia na stronach unijnych, dopiero się pojawi na naszych stronach. No i wtedy będziemy musieli się zmierzyć z licznymi wykonawcami, co jest chyba już możliwe do przewidzenia, że tych wykonawców będzie dużo, bo zainteresowanie tą inwestycją z racji wartości jest już bardzo duże, a poza tym głód na rynku dużych inwestycji nadal w tym roku chyba będzie wyjątkowo duży, bo tak jak się orientuję, województwo naprawdę ma duże środki finansowe, natomiast w innych samorządach i tak jak u kolegów w innych województwach widzę, że trochę tam jest mniej. My mamy tą lepszą sytuację, to pan marszałek, przywodząc temu zarządowi, o tych drogach zawsze pamiętał i o tych drogach zawsze daje te środki, jak największe, jakie możliwe tylko są. Także harmonogram będzie realizowany w ciągu 2 sezonów budowlanych. Tak? 2 sezony pełne budowlane, więc przewidujemy zakończenie tej inwestycji w 2022 roku. Zakładając, że w tym roku, w połowie czerwca, bo nie wiem, ile będzie pytań, dokumentacja jest świeża, więc myślę, że powinno być to w miarę sprawnie, ale firmy walcząc o kontrakt bardzo skrupulatnie pytają o szczegóły, żeby w przyszłości uniknąć jakichś problemów związanych z robotami dodatkowymi czy podobnymi, czy żeby nie przeszacować lub nie doszacować takiego przedsięwzięcia. I po podpisaniu umowy, które zakładamy, że najpóźniej do pierwszego półrocza będzie, zarząd podejmie wtedy decyzję o finansowaniu w ramach zewnętrznych środków unijnych, przedstawimy umowę. To będą 2 sezony budowlane, czyli wejście na budowę już na pewno w 2020 roku. Tak zakładamy pierwsze prace ziemne, najtrudniejsze, najdroższe. No i potem ewentualnie obiekty inżynierskie, tam jest przejście na torami kolejowymi, bardzo skomplikowane, dość drogie przejście, bo wiadukt musi rozpiętością wyjść poza pas kolejowy, więc jest to drogi obiekt, wchodzimy, tam są kilka torów. No i tam obiekty drogowe, jeszcze mostowe, bo idziemy po nowym śladzie. No i oczywiście rozwiązanie kolizji z niskim, średnim i wysokim napięciem, no i oczywiście z gaz systemem. Tam przecież jest wysokie ciśnienie gazowe i to jest też droga inwestycja. Mamy z nimi podpisaną umowę na ewentualnie te nasze rozwiązania, które ujęte są w projekcie. Zakończenie inwestycji przewidujemy w 2022 roku. Tak? Myślę, że w połowie no, musimy się śpieszyć, bo perspektywa rozliczenia unijnych środków jest 2023. Wobec powyższego do 2022 musimy ten projekt rozliczyć. Ile to będzie kilometrów? To jest 7 km drogi, ale mówię po nowym śladzie, z obsługami terenów przyległych. No i obiekty inżynierskie i oczywiście nowa nawierzchnia, tam są trudne tereny geologiczne wobec powyższego, gdzie często jest wymiana gruntów. To są tak techniczne takie rozwiązania, które podrażają znacznie koszty inwestycji, podrażają, no są drogie, właśnie na te roboty ziemne. Najdroższe są roboty ziemne, jak w każdym kontrakcie. Tak? To jest sprzęt, benzyna, paliwo i wywożenie. Tylko wejdę w słowo pan rektorowi. Nie bylibyśmy w stanie nawet jako takie silne województwo zrealizować tego projektu bez środków europejskich. Proszę pan zapytać. 80% możemy rozliczyć. No. Zobaczmy, jakie tu proporcje będą. No właśnie. Ale bo to nigdy się tej pełnej pewnie